Chciałbym zaprosić na gości na naszym spotkaniu przedstawiciel starosty kieleckiego, pan Łukasz Biedrocha. Witam serdecznie. Witam gorąco pana profesora Stefana Raktana, prezesa Towarzystwa Przeciwodentyna, dyrektora też liceum wieloletniego. Witam również dyrektora kolejnego, pana Józefa Jolenta Sisza, który też wiele lat był dyrektorem naszego liceum. Witam również pana Michała Raktana, też wieloletniego dyrektora liceum. Już od najmłodszych lat przejawiał skromności malarskie. Nic więc dziwnego, że wypatrzył go Tomasz Zieliński, kielecki człowiek wpływowy, kielczanin, człowiek wpływowy, który miał wówczas bardzo wielu znajomych wśród artystów polskich. Zabrał go do siebie i tam Józef Szermentowski pobierał nauki malarstwa, między innymi uznanego polskiego malarza Franciszka Kostrzewskiego. Chodzi o życiorys, no to tutaj słyszeliście, że będę nawiązywał tam, gdzie będzie potrzeba jakiegoś tego. Jeszcze jedno chciałem zwrócić uwagę, zacytuję tutaj swoją wypowiedź. Pamięć o wybitnym rodaku Bodzentyna zaczęło przywracać w Bodzentynie Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna w latach 70. ubiegłego wieku. Jego genealogię szczegółowo przedstawił w swoich pracach były prezes, ówczesny prezes Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna, Artemiusz Wołczyk, ukazując dzieje całej tej rodziny. I ja do tych materiałów na pewno będę nawiązywał sięgał. W mieście Bodzentynie zamieszkały w obecności Wincentego Pietrala, lat 25, i Karola Matyskiewicza, lat 34, liczącego tego, co już wskazaliśmy, jego stryja. Obywateli obydwóch w mieście Bodzentynie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Bodzentynie dnia 16 bieżącego roku o godzinie 11 przed południem pod numerem 150 z jego małżonki Heleny z Matyskiewiczów, lat 29 liczącej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Józef, a rodzicami chrzestnymi byli Szymon Hamerski, kupiec, i Zuzanna Pietralowa z Bodzentyna oboje. Od czasów wcześniejszych, odkąd Bodzentyn powstał, powstała pierwsza parafia w połowie XIV wieku, tak zawsze była szkółka parafialna, szkółka albo szkoła, która kształciła i wypuściła bardzo wielu znanych w historii ludzi. O nich by trzeba było również kiedyś spotkać się i porozmawiać. Tych materiałów, które z tym się związane są przygotowane, dopracować i wydać. Dziękuję. Ja bym chciał wyrazić ogromną wdzięczność dla pana prezesa, wieloletniego nauczyciela i dyrektora szkoły w Bodzentynie, liceum, za pamięć, za to, że osoba, jakim jest Józef Szermentowski, który jest zapewne z pewnością tożsamością Bodzentyna, gminy Bodzentyn, że pan profesor przewi tą właśnie tą historię i przekazuje nam, młodszym osobom, młodym wam, młodzieży, i jesteśmy wdzięczni za to i zapewne będziemy pracować, aby na przyszłość nie zapominać o tych właśnie wydarzeniach, o tych postaciach historycznych związanych z Bodzentynem. Jestem wdzięczny za zaproszenie i jako samorząd deklarujemy naprawdę wolę współpracy, chęć takiego zaangażowania się w działalność właśnie taką edukacyjno-historyczną. Jeszcze raz dziękuję panu profesorowi za wystąpienie. Jeszcze raz brawa dla...
przykład. Prosimy pana dyrektora, Kakowicza odnośnie roku naszego kursu. Dziękuję panie burmistrzu. Szanowni państwo, w bieżącym roku szkolnym Rada Pedagogiczna naszej szkoły postanowiła nazwać ten rok rokiem Szermentowskiego. 6 września minęła właśnie 140. rocznica śmierci wybitnego malarza, pejzażysty, obywatela Bodzentyna. I dziękuję tutaj z tego miejsca wszystkim państwu, którzy się włączyli w akcję obchodów 140. rocznicy śmierci Szermentowskiego, a zarazem roku Szermentowskiego. Dziękuję szczególnie panu dyrektorowi Stefanowi Rachtanowi, który nam tak pięknie przybliżył postać Józefa Szermentowskiego. Te prace z tego konkursu będziemy chcieli wystawić na stałe na jednym z korytarzy. Dobry, witam wszystkich serdecznie. Nie będę zabierał dużo czasu. Chcę tylko przekazać tutaj podziękowania starostwu za zaproszenie. Jak również przekazać taką informację, że tutaj starosta wspólnie z Wydziałem Informacji i Promocji chce też włączyć się w akcję promowania tutaj twórczości i życia Józefa Szermentowskiego poprzez różnego rodzaju informacje na stronach internetowych, jak również naszej gazetki powiatowej. Najważniejsze, że jest. Córkę dyrektora, wicedyrektora seminarium.